Księga zażaleń Fundacji SCP. Pracownicy Fundacji zgłaszają problemy techniczne, wykorzystując tak zwane formularze zażaleń, by informować techników z upoważnieniem poziomu drugiego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu jednostek przechowawczych lub związanych z nich elementami placówek. Zespoły techniczne przetwarzają zgłoszenia, rozwiązują problemy, dokumentują proces naprawy i na koniec archiwizują zgłoszenia. Zbiór zgłoszeń technicznych. Problem? Nie mam gdzie zaparkować samochodu. Parking jest za mały. Rozwiązanie. Usunięto niemieszczący się samochód. Parking jest już wystarczający. Problem. Z laboratorium uciekł robot wyposażony w eksperymentalną technologię kamuflującą. Rozwiązanie. Nie widzę problemu. Problem. Chyba widziałam mysz w swoim biurze. Rozwiązanie. Obecność myszy potwierdzona i udokumentowana. Problem. Komputer się zawiesił. Rozwiązanie. Komputer stał na biurku tak jak powinien. Nie widziałem żadnych sznurków. Problem. Teoretycznie każde zgłoszenie powinno być rozwiązywane w ciągu pół godziny. Ja czekam już tydzień na wymianę żarówki. Rozwiązanie. Problem przekazany do działu badań teoretycznych. Problem. Z przewodu wentylacyjnego kapie krew. Rozwiązanie. Pod przewodem wentylacyjnym umieszczono wiadro. Problem. Komputer się zaciął. Rozwiązanie. Wszystkie żyletki komputera zastąpiono maszynką elektryczną. Problem. Byłem świadkiem jak... Rozwiązanie. Aplikacja preparatu amnezyjnego i wszczepienie fałszywych wspomnień zaplanowane na przyszły tydzień. Do tego czasu proszę wybrać sobie jedną z nowych tożsamości z katalogu. Problem. Czytnik kart bezpieczeństwa nie działa. Rozwiązanie. Zainstalowano diagram pokazujący, jak poprawnie przepuścić kartę przez czytnik. Problem. Śmierdzi, jakby przechowalnie było pełno gówna. Rozwiązanie. Potwierdzam. W przechowalni jest pełno gówna. Problem. Drzwi do przechowalni praktycznie wymagają naoliwienia. Rozwiązanie. Drzwi praktycznie naoliwione. Problem. Wnoszę o zmianę okna obserwacyjnego na wykonane z nieprzeźroczystego i grubszego materiału. Rozwiązanie. To się nazywa ściana. Problem. Obiekt uszkodził muszlę klozetową w pomieszczeniu przechowawczym. Rozwiązanie. Wytrzymalszy model muszli został zainstalowany. Problem. Czytnik kart bezpieczeństwa nadal nie działa. Rozwiązanie. Ten czytnik kart bezpieczeństwa jest dla kart poziomu co najmniej czwartego. To, że chronisz obiekt, nie oznacza, że masz co chwilę do niego zaglądać. Problem. Sumione krzyki są słyszalne za drzwi pomieszczenia przechowawczego. Rozwiązanie. System audio został dostrojony. Krzyki już nie są tłumione. Problem. Obiekt wyrwał muszlę klozetową ze ściany i uszkodził drzwi przechowalni. Rozwiązanie. Plastikowy pojemnik na odpady został wstawiony na czas, dopóki obiekt nie nauczy się szanować swoich rzeczy. Problem. Obiekty wciąż usuwają nagrania z kamer bezpieczeństwa. Rozwiązanie. Zainstalowano fałszywe kamery bezpieczeństwa. Problem. Jeden z rogów pomieszczenia przechowawczego cuchnie sikami. Rozwiązanie. Jeden z rogów pomieszczenia przechowawczego został wybielony. Problem. Prawie wszystkie komputery w skrzydle obserwacyjnym się spaliły. Rozwiązanie. Wszystkie komputery w skrzydle obserwacyjnym się spaliły. Problem. Drzwi do przechowalni obiektu wydają się niewystarczająco masywne, by zabezpieczyć obiekt. Rozwiązanie. Doczepiono obciążenie do drzwi. Są teraz znacznie masywniejsze. Problem. Wystąpiło niemal przełamanie zabezpieczeń. System autozamknięcia przechowalni nie zadziałał. Rozwiązanie. System autozamknięcia nie został zainstalowany w tej przechowalni. Problem. Nie można nic usłyszeć z zewnątrz, będąc w pomieszczeniu przechowawczym. Rozwiązanie. Dobrze. Proszę informować w razie zmian. Problem. Dane drzwi do przechowalni nie wytrzymują w razie przełamania zabezpieczeń. Rozwiązanie. Przełamanie zabezpieczeń zaplanowano na następny tydzień w celu przetestowania drzwi. Problem. Naukowcy zostają wytrąceni z równowagi, gdy są obserwowani przez szybę przez podmioty. Rozwiązanie. Zainstalowano lustro fenickie, by naukowcy nie widzieli, jak podmioty się im przyglądają. Problem. Wyrwa w pomieszczeniu przechowawczym naprawiona. Paradoks ominięty. Rozwiązanie. Wykryto czasową anomalię pochodzącą z wyrwy w pomieszczeniu przechowawczym. Problem. Byt wciąż wali w ściany pomieszczenia jak w bęben. Rozwiązanie.
Zainstalowano prawdziwy bęben, by byt miał wsowalić. Problem. Obiekt zapchał muszlę klozetową w pomieszczeniu przechowawczym. Rozwiązanie. Pomieszczenie przechowawcze zostało stracone. Zaleca się wzmocnienie systemu kanalizacyjnego w nowej przechowalni. Kiedy drużyna wróci z odkażania, otrzyma tydzień wolnego. Główny nadzorca konserwacji Jameson. Problem. Praktyczne przełamanie zabezpieczeń przez krzesło biurowe. Rozwiązanie. Krzesło biurowe zabezpieczone do podłogi. Problem. Podczas testowania autozamknięcia w samym ośrodku, drzwi do skrzydła zabezpieczającego były niemożliwe do otwarcia z zewnątrz lub wewnątrz. Rozwiązanie. Drzwi przechowawcze nie mogą zostać otwarte podczas autozamknięcia. Niech Bóg ma litość, jeżeli jesteś po złej stronie po zamknięciu. Problem. Dana śluza nie wytrzyma w razie powodzi. Rozwiązanie. Ewaluacja psychologiczna z doktorem Glass została zaplanowana dla śluzy. Problem. Znaleziono dziurę w kombinezonie hazmat, skrzydło drugie biozabezpieczenia. Rozwiązanie. Zgubiono dziurę w kombinezonie hazmat, skrzydło drugie biozabezpieczenia. Problem. Mob złamał się podczas przełamania zabezpieczeń. Rozwiązanie. Nowy mob dany innemu dozorcy, który nie będzie próbował porządkować sobie SCP przy pomocy mopa. Problem. Automat wydał ciekłą lawę, która przepaliła się przez kubek i kilka pięter. Rozwiązanie. Kubki w automacie zastąpiono na wzmocnione. Problem. Pomieszczenie przechowawcze jest puste. Rozwiązanie. Pomieszczenie przechowawcze wypełnione balonami. Zajmujemy się tu konserwacją, ludzie, a nie odzyskiwaniem SCP. Coś wychodzi, wezwijcie MFO. Potem nas. Główny nadzorca konserwacji Jameson. Problem. Kamera numer 69 nie pokazuje nic ciekawego. Rozwiązanie. Coś ciekawego jest pokazywane przez kamerę numer 69. Problem. Rury pod umywalką w kawiarni ciekną. Wzywamy pana Alzgiera do naprawy. Rozwiązanie. Nie wykryto cieknących rur, jednakże wykryto 5 animatronicznych pająków. Wszystkie zniszczone podeszwą buta. Arachnofobia to nic śmiesznego! Główny nadzorca konserwacji Jameson. Problem. System obserwacyjny pomieszczenia przechowawczego odtwarza dźwięki brutalnych, nieobecnych krzyków. Rozwiązanie. Wideo odtwarza wyciszone nagranie z koncertu fińskiego zespołu death metalowego. Problem. Trzecia kabina w łazience dla personelu na poziomie czwartym wymaga naprawy. Rozwiązanie. Kamera zainstalowana w trzeciej kabinie w łazience dla personelu na poziomie czwartym. Jeżeli wiesz, co mogło się stać w tej kabinie, skontaktuj się z anonimową linią wskazówek. Główny nadzorca konserwacji Jameson. Problem. Prysznic z pokoju doktora Kinga przekazuje nasiona jabłek, nie wodę. Rozwiązanie. Doktor King został poinformowany, że arkusz na rzeka nie służy do platania figli. Generator nasion jabłek został wymontowany z prysznica i wstawiony do automatu na kawę doktora Kinga. Problem. Generatory oświetlenia nagrzewają się podczas użytkowania. Rozwiązanie. Nie możemy zmienić praw termodynamiki. Spróbuj zapytać Departament Fizyki. Problem. SCP... J? Przełamał zabezpieczenia. Rozwiązanie. Zaplanowano zabezpieczenie. Na jutro. Problem. Korytarz 113 zablokowany przez lody czekoladowe. Rozwiązanie. Lody waniliowe i truskawkowe dodane do korytarza 113. Problem. Nie podoba mi się, że jestem zabezpieczony jako obiekt SCP. Rozwiązanie. Nie ustalamy zasad. Ale i ustalamy, przykro mi. Pogódź się z tym. Chwila. Jaki tutaj masz do tego dostęp? Kim jesteś? Problem. Zaniedbano doroczne karmienie SCP-055. Rozwiązanie. Nie wydaje mi się, byśmy mieli SCP-055. Nie będziemy tolerować fałszywych raportów. Problem. Połowa głowy została znaleziona w sektorze... Rozwiązanie. Druga połowa głowy została znaleziona w sektorze... Obie połówki zostały połączone w sektorze...